Panie generale, historyczny lot Warszawa-Tokio-Warszawa. Czy to według Pana będzie lot bezpieczny? No, moim zdaniem tak, no, dlatego że dzisiaj w przeciwieństwie do tamtych czasów piloci poza dobrymi pomocami nawigacyjnymi to mają także dostęp do aktualnej pogody, która jest dla tego typu długotrwałych, długodystansowych lotów bardzo istotna. Do tego samolot w zasadzie uchodzi za, ale w zasadzie podkreślam, za niezawodny. Oczywiście ma swoje lata i to powinno powodować, że to poczucie bezpieczeństwa jest o tyle duże, że nawet w wypadku awarii ten samolot potrafi wylądować w każdym terenie. Więc myślę, że no nieporównywalnie bardziej komfortowe warunki ma ta załoga niż Orliński w sławetnym 29 roku. 26. Orliński leciał otwartym samolotem. Tak. No, dzisiaj taki samolot trudno znaleźć. Nie. Tamte wyczyny z tamtych okresów czasu naprawdę trudno porównywać do dzisiejszych. Naprawdę technika w lotnictwie poszła bardzo, bardzo daleko. Także ja patrząc na osiągnięcia pilotów z lat 20., to zawsze się zastanawiałem, jak im się to udaje, że potrafią dolecieć, że ta maszyna w zasadzie jest w miarę niezawodna. To znaczy rzadko się zdarzało po drodze jakieś nieszczęście w postaci awarii samolotu. Oczywiście otwarty samolot oznacza także kłopoty natury pogodowej, temperaturowej. No ale to było prawdziwe lotnictwo. Jak pamiętamy w tamtym okresie czasu, pilotka, okulary, szalik, prawda, wiało i to się wydawało, że to jest to prawdziwe lotnictwo. Tutaj to wygląda powiedzmy jak bombowiec. No ale leci nieporównanie więcej ludzi, no bo leci 12 chyba osób. Czy to też ta samotność nie będzie tak dokuczać, jak w przypadku tego typu lotu, jak w tamtych czasie robili polscy piloci? Panie generale, o AN-ie drugim słyszymy, że to jest samolot niezawodny, bezpieczny. Czy dziś ma swojego następcę? Nie ma. Nie ma takiego następcy. Znaczy poza tym, że dzisiaj przede wszystkim myśli się o konstrukcjach, które stawiają jak najmniejszy opór w powietrzu. To, jak widzimy, jest ogromny samolot, czyli stawia duży opór. Pali, no, tyle paliwa, że wielu z nas nie przychodzi do głowy, że w ogóle można, że samolot na godzinę może palić tyle litrów, bo chyba pali w granicach 150 litrów. Do tego leci w granicach 140-150 km na godzinę. Więc to są nieporównalne rzeczy. I dzisiaj nikt sobie by nie pozwolił na to, żeby myśleć o tego typu konstrukcji. Te wszystkie, bo to był samolot wykorzystywany przede wszystkim do służb desantowych, ale także do agrorolnictwa, prawda? I to właściwie głównie wykorzystywany był w agrorolnictwie. Zresztą do dzisiaj używany jest do gaszenia pożarów, co świadczy o tym, że naprawdę jest samolotem niezawodnym. Natomiast te konstrukcje, które dzisiaj się robi, te same funkcje spełniają, ale mają nieporównanie nowocześniejsze awionikę i silniki. Ale ja myślę, że można polegać na tym samolocie i ja sam nie wyszkoliłem się nigdy na niego, mimo że wielu mówiło, no człowieku, no jak w tej swojej bogatej karierze nie zaliczysz tego samolotu, ale zawsze patrzyłem z szacunkiem na tych, co potrafią latać. Zresztą tutaj w pojedynkę trudno się lata, musi być minimum dwóch, no i jeszcze mechanik jest na pokładzie, no to dzisiaj można powiedzieć, nikt nie myśli o tego typu konstrukcjach i nie myślę, żeby ktokolwiek myślał o zastąpieniu tego typu samolotów, bo samoloty, które dzisiaj używamy do wyrzucania skoczków, no to tutaj czas znoszenia jest istotny. Tak. A także te, które wykorzystujemy do opylania czy do gaszenia pożarów, tak są nieporównywalnie innej konstrukcji. Bardzo dziękuję. Dziękuję.